Redyk mieszamy obce, wyganiamy ich na paswisko i żeby się pasły i co? Aż do jesieni, potem aż zakończenie mamy. Będą się pasły tak do końca października się już potem. No ale cefor pasie, no, dopóki śnieg nie spadnie. Ludzie przyjeżdżają, goszczą się, jedzą. Od dawien dawna chciałam zobaczyć redyk na własne oczy, bo zawsze mnie to bardzo wzrusza. I jest to taka część naszej kultury, chociaż może takiej góralskiej kultury. Pogoda trochę nam nie dopisała. Czekam na część dalszą, czyli wyprowadzenie tych owiec w takiej atmosferze, że tak powiem, podniosłej, z muzyką. No i myślę, że będą miłe wrażenia. Ja jestem góralką, mieszkam od 37 lat w górach, a jeszcze nigdy nie widziałam na żywo redyku, więc stwierdziłam, że tutaj przyczas. Myślę, że jeszcze na jesień też odwiedzę Podhale, ale chciałam w pierwszej kolejności swoje strony. Owce, teren, przyroda, no a zwyczaje też są interesujące, zwłaszcza jak się nic o nich nie wie, no to chciałoby się nie jeden raz czegoś dowiedzieć. Chcieliśmy pokazać dzieciom to wydarzenie. Na razie fajnie, dzieci są zadowolone, bo widzą owce.